ćwiczenie, brak powietrza, podanie oktopusa, czy skorzystanie z oktopusa partnera. Jest sygnał, nie będę miał powietrza i będę korzystał z oktopusa, czy to jest jasne, czy to jest ok. Prosimy Dive Mastera do siebie, aby wykonać tą demonstrację z Dive Masterem. Tak, aby to jest ćwiczenie w parach, więc kursant też musi widzieć, jak ty prezentujesz to ćwiczenie w parze. I do tej pary najlepiej się nadaje Dive Master. Biorę wdech, pokazuję sygnał, nie mam powietrza, tu jest kontakt, od razu jest kontakt Dive Mastera za jacket. Puszczam bąbelki, wyciągam automat. Nie obracam automatu dyszą do góry. Trzymam automat w ustach, wypuszczam go sobie nad ramieniem, a nie pod ramieniem. Spokojnie oddycham i łapiemy się za ręce. Łapiemy się ramionami w dwóch miejscach. I pokazuję sygnał, to jest ćwiczenie na czas, a więc pełna tarcza zegara dzielona na pół, czyli 30 sekund. Inflatory do góry, ponieważ symulujemy sytuację wynurzania do powierzchni, gdzie rozprężające się powietrze w jakiecie musi mieć drogę wyjścia. Po zakończonej demonstracji składamy się oczywiście z tym sprzętem. Pamiętajcie, że jest to ćwiczenie w parach jako dawca i biorca, więc wasi kursanci muszą jeszcze zamienić się miejscami.